Czasami mniej znaczy więcej. I ten sam rodzic, który bardzo się upomina o work-life balance u swojego pracodawcy, niekoniecznie myśli o school-life balance dla swojego dziecka i starannie wypełnia ten czas. A może czasami warto tylko poświęcić czas na rozmowę, na spacer, na jazdę na rowerze razem ze swoim dzieckiem, czy wyciągnięcie planszówki i porozmawianie, posłuchanie dziecka, jakie ma marzenia, plany, czym się interesuje. I bardziej w taki sposób fokusować te zajęcia, a nie wszystko, gry na instrumencie, jazda konno i szermierka, bo to może za bardzo obciążać młodego człowieka. On musi też mieć czas, żeby odpocząć, ale spotkać się ze znajomymi. Żeby znaleźć siebie. Tak, wyjść do kina, odnaleźć się, poszukać swoich mocnych stron, bo przecież w edukacji nie chodzi o to, żeby mieć jak najlepsze świadectwo, ale chodzi o to, żeby to, co w szkole dostaje, było satysfakcjonujące i pozwoliło odnaleźć jak najlepszą ścieżkę w życiu dorosłym, do pracy, do realizacji swoich ambicji, marzeń zawodowych, spełnienia tych marzeń, aspiracji. I jeszcze raz podkreślę, to nie chodzi o to, żeby to była, nie wiem, szkoła, którą sobie wymarzył rodzic. To ma być szkoła, którą sobie wymarzyło dziecko i która pozwoli jak najbardziej rozwijać właśnie te pasje i zidentyfikowane zainteresowania. No bo z jednej strony mamy tych zdolnych, tych, którzy wiedzą, co chcą, z drugiej strony mamy tych, którzy się szukają, a z trzeciej strony mamy także tych, którzy są w pewnym momencie słabsi, bo albo nie wiedzą dokładnie, czego chcą, albo też mają różnego rodzaju dysfunkcje, które im utrudniają funkcjonowanie w takiej zwykłej rzeczywistości szkolnej. Jeżeli chodzi o samo szukanie, odnajdywanie swoich pasji, zainteresowań, mocnych stron, to na pewno pomocni są doradcy zawodowi, ale również specjalistyczna poradnia Krakowski Ośrodek Kariery, która dedykuje mnóstwo takich zajęć już od przedszkola, poprzez szkołę podstawową, aż do szkół ponadpodstawowych i warto się tą ofertą zainteresować. Ale zatrzymam się trochę przy dzieciach z niepełnosprawnościami, bo oczywiście ta wczesna diagnostyka jest niezwykle ważna, dlatego już w listopadzie oddajemy nowy budynek na Willowym dla specjalistycznej poradni, która dokonuje wczesnej diagnozy i zajmuje się dziećmi z niepełnosprawnością od zdiagnozowania. Czyli tam pod opieką tej poradni są również dzieci dwumiesięczne, dwutrzymiesięczne, aż do rozpoczęcia nauki w szkole. Zachęcam do zapoznawania się z tą ofertą. Dzisiaj ta poradnia mieści się przy Półkolu, ale tak jak mówię, od listopada już będzie miała miejsce na Willowym. Chcemy też zaproponować już bardzo profesjonalną pomoc i wsparcie, zdecydowanie szersze niż to było do tej pory, jeżeli chodzi o pomoc dla rodziców, warsztaty, konsultacje, spotkania. Mam nadzieję, że również... To jest bardzo ważne, żeby się nie czuli sami. Tak, tak, że również tworzenie grup wsparcia, ale przy okazji chciałam poinformować, bo nie zawsze często rodzice, zwłaszcza tych najmłodszych dzieci, są mocno zagubieni i nie wiedzą o tym, że dzięki inicjatywie pana prezydenta już dzieci 3-4-letnie mogą korzystać z dowozu. Oczywiście ustawodawca powiedział, od 5 roku życia dziecko może korzystać z dowozu organizowanego przez gminę, bądź rodzic może korzystać z refundacji dowozu, bo jeżeli sam dowozi dziecko do przedszkola, szkoły. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci młodsze, to inicjatywa samorządu i taka inicjatywa od 19 roku już jest. I jeżeli rodzic ma dziecko z niepełnosprawnością, dziecko młodsze niż 5-letnie, 3-4-letnie, również może czy skorzystać z dowozu, czy zwrócić się o refundację tego dowozu, i szczegóły są na portalu edukacyjnym.